Kiedyś powiedziałem w którymś z że projektujemy aerodynamikę, i ktoś tam się oburzył, że o, aerodynamiki się nie projektuje, tylko ona tam ona jest. No, ale dostosowuje się do niej. W rzeczywistości, w Formule 1, ty projektujesz aerodynamikę, bo poprzez tą ingerencję w geometrię bolidu planujesz, gdzie te strugi powietrza trafią i w jaki sposób tam trafią. I z jaką rotacją i z jaką energią mogą tam trafić, bo cała Formuła 1 polega na tym, żeby w odpowiedni sposób zarządzać energią wokół bolidu i, i w bolidzie. I aerodynamika jest idealnym tego przykładem, bo jeśli masz obszary bardzo niskiego ciśnienia, tak jak w obecnej generacji bolidów, chociażby dyfuzor. Cześć! Jeśli nie spodobał Ci się ten film, możesz kliknąć tutaj na dole subskrybuj. Będę wrzucał dużo więcej filmów, które Ci się nie spodobają.